Nadchodzi trudny czas dla ptaków, ale mogą im pomóc ludzie. Podobnie jak w poprzednich latach, Katowice rozdają mieszkańcom karmniki do samodzielnego złożenia. To dobra okazja, żeby przypomnieć, jak i czym karmić dzikie ptaki. Karolina Komoda. Zbliża się najgorszy okres dla ptaków, ale wiele osób może i chce im pomagać. Jednak nie każdy wie, jak to prawidłowo robić. Dlatego kolejny rok z rzędu mieszkańcy Katowic mogą otrzymać bezpłatny karmnik. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, jakie są zasady dotyczące tego, jak powinniśmy karmić ptaki. Wiemy o tym, że wielu mieszkańców karmi ptaki, chce to robić, niemniej nie wszyscy wiedzą, jak to robić prawidłowo, a to jest niezwykle ważne, żebyśmy ptakom nie zaszkodzili. W związku z tym pod pretekstem też troszeczkę rozdawania karmników edukujemy mieszkańców. Pierwsze 100 osób, które wyśle zgłoszenie pod adres katoobywatel@katowice.eu z uzasadnieniem i wskazaniem lokalizacji karmnika, może otrzymać zestaw do samodzielnego złożenia. Każdy z nich jest przygotowany przez fundację, która odkupuje odpady z firmy produkującej meble i nadaje im drugie życie. To są zestawy do samodzielnej budowy, gdzie razem z rodzicami, z dziadkami możemy sobie razem sami zbudować karmnik. W takich zestawach znajdują się wszystkie elementy potrzebne, drewniane, zrobione ze sklejki odpadowej, potrzebne do złożenia takiego karmnika. Dodatkowo mamy wkręty i śrubokręt oraz papier ścierny, żeby sobie wziąć, przyszlifować wszystkie wystające elementy, zadrapania itd. Jest też instrukcja, jak taki karmnik wykonać krok po kroku, a także informacje o tym, czym można dokarmiać ptaki. Najbardziej pożądanym pokarmem będą wszystkie takie nasiona oleiste, w szczególności słonecznik, ale warto tę dietę urozmaicać. Czyli na przykład wywiesić też jakiś plasterek słoniny, która oczywiście nie może być posolona. Może to być też kukurydza, mogą to być też kule tłuszczowe. Co ważne, niewskazane jest dokarmianie ptaków pieczywem. Ornitolodzy przypominają też, aby karmniki były umieszczone odpowiednio wysoko, tak aby inne zwierzęta, na przykład koty, nie zagrażały ptakom.